Najlepsze transfery tego sezonu Ekstraklasy. Dzisiaj Pedro Henrique, czyli czołowa postać Radomiaka w rundzie jesiennej. Brazylijski napastnik, który w tym sezonie zdobył 8 goli w 19 meczach i chociażby 4 razy trafił w obramowanie bramki w jednym meczu, co rzadko się zdarza. Choć Henrique na koniec jesieni zaliczył serię 6 meczów bez gola i tak dał swojej drużynie naprawdę dużo w tej rundzie. To głównie dzięki bramkom Pedro Henrique Radomiak zajmuje bezpieczne miejsce w środku tabeli Ekstraklasy. Radomiakowi ciężko będzie jednak zatrzymać go w swojej drużynie. Ponoć już spływają oferty z zagranicznych klubów. Które miejsce na koniec sezonu zajmie Radomiak Radom? Daj znać w komentarzu.